Wielu rolników, ja chciałam tutaj zwrócić uwagę, że wielu rolników, tych mniejszych, nawet o szkodach swoich nie mówi, nie podejmuje żadnych działań. Z jednej strony po prostu chroniąc własne nerwy, zdrowie, czas cenny, bo rolnik przede wszystkim ma pracować. Ma pracować w polu, dbać o ziemię, a nie biegać po urzędach, walczyć i szarpać się. Na pewno jest wiele do zmian. Myślę, te wszystkie skrzętnie, te wszystkie nasze uwagi zostaną na pewno spisane. Składamy na pewno na ręce pana prezesa duża odpowiedzialność, ale również na ręce tych. Szkoda, że dzisiaj jest tylko pan Adam Ołdakowski, tak szczerze mówiąc, i stawia czoła temu wszystkiemu, co się dzieje, bo jest wiele osób, które dzisiaj kandydują. Niestety dzisiaj ich nie ma. Również wiedziały, że to jest bardzo, bardzo trudny temat, a trudne tematy niestety, ale trzeba również podejmować. Chciałabym, żeby jeszcze w kwestii tej współpracy kół z rolnikami wypowiedzieli się włodarze i pan poseł. Jest z nami pani Irenka Wołosiuk, burmistrz Sępopola. Chciałabym, żeby również zabrała głos, żeby powiedziała, jak to wygląda u niej w gminie, ponieważ w głównej mierze koło, które pozostawia wiele do życzenia, to koło Szarak i do tego koła rolnicy wnoszą najwięcej uwag, składając je na ręce samorządu rolniczego, przedstawicieli Izby Rolniczej. Nie uciekamy od tych tematów, powtórzę jeszcze raz. I za każdym razem, jeśli będą jakiekolwiek zgłoszenia, to będziemy apelować, bo tyle może Izba, ale będziemy na pewno używać również innych środków, aby dotrzeć do tych, którzy mają możliwości zmiany prawa, bo tutaj o to chodzi w głównej mierze, ale również zaapelować do tych, którzy są w kołach, którzy są myśliwymi, którzy wychodzą do tego rolnika i mają szacować, aby robili to tak, jak należy. Nie uciekali. Wiadomo, że jeżeli jest spór i... Jeżeli nadal będzie taka sytuacja, że to koło ma szacować, to my, ta nasza dyskusja do niczego nie doprowadziła. To niestety to jest to błędne koło. Jeżeli dalej, bo koło to po prostu nas polewa, szybko powiedzą. I niestety, jeżeli dalej ta sytuacja będzie, to naprawdę nie mamy sensu tej produkować, tej żywności, bo wiadomo, co się dzieje. Przecież to jest jawna ignorancja i niestety. Tak jest, potwierdzam, przepraszam, że jeszcze przez chwilę zajmę. Przepraszam, mogę? Chciałem dodać jeszcze jedną rzecz. Ja z kołem łowieckim Szarak, panie Nowicki, walczę wiele lat, prawda? Spotykamy się często. Nawet do tego doszło, że pan w swoim telefonie ustawił odrzucanie mojego numeru połączenia. Jesteśmy na takim etapie. Chciałem powiedzieć, panie Nowicki, tam pan parę lat temu zaczął mówić, że dziki wyzdychają. Jest u nas wielu rolników, może zaczniemy od tego. Dziki nie wyzdychały, bo nadal strzelacie, nawet mieliście teraz sprzątaną chłodnię, ale chciałem dodać, pan doktor chyba potwierdzi, że zostało poniżej 10% rolników utrzymujących trzodę. Nie ma 10. Nie ma. No, ja powiedziałem poniżej. Panie pośle, ci rolnicy nigdy się nie odbudują, zamknęliście od razu, powiat zamknął punkt unasieniania w Barcianach. Dzisiaj na żadnej lecznicy, gdyby ktoś chciał odbudować, nie kupi nasion do inseminacji. Nie kupi koncentratów, bo wszystko jest zamykane, bo nie ma trzody tlenu. Czy wy popieracie, żebyśmy jedli, no chyba amerykańsko to wieprzowinę za chwilę plusa, bo normalnej to już zaraz nie będziemy produkować. Żebym ja jako jedyny rolnik, który mam jeszcze trzodę chlewną, za sanacji, chyba szybciej mogłem zabić świnie jak teraz. Ja mam maty, mam wszystko, nie za wszystko, kto przyjeżdża, chce od razu tak. Panie pośle, stwierdzono już, że muchy przenoszą ASF. A dlaczego muchy przenoszą ASF? Bo dzików padłych nikt nie sprząta. Nikt. To jest temat pozostawiony. Zobaczcie, jak szybko ASF się przenosi. Nie zatrzymacie, blokując autostradę, nic. Muchy go przeniosą.
przyjdzie wiosna, rozpad będzie następny. Tu żadne służby, wszyscy zawalili sprawę, zwłaszcza koła łowieckie, ASF wchodził. Nie zredukowano pogłowia dzików. Ale nie zredukowano. Tak, przeczesz. Jestem z koła łowieckiego Tarak, jestem prezesem, jak się nazywa. Może pan publikować moje wypowiedzi, moje wypowiedzi, panu może pozwalam. Ja odniosę się skutecznie do tych wszystkich problemów, bo one są. Pierwsza sprawa szkody. Za szkody nie zalegamy rolnikom w ogóle. Jesteśmy, wszyscy mają pokryte. Mieliśmy tylko dwa odwołania, oszacowania w ubiegłym roku. Nadleśnictwo je przeprowadziło w jednym przypadku. Zostało na korzyść rolnika, w drugim przypadku szacowaną kwotę przez koło obniżono jeszcze. Takie dwa przypadki. Trzecia smutna sprawa sądowa była, o której nie chciałbym mówić, ale to chodziło o kwotę powyżej 23 tysięcy. Ona w sądzie się znalazła, sąd ją całkowicie odrzucił, jeszcze tam ta sądził dość wysokie odszkodowanie. No i to jest, z tego najbardziej jesteśmy smutni po prostu. Do czegoś takiego nie powinno było dojść. Bo są różne sytuacje i różni ludzie do tego podchodzą. Wiadoma sprawa, jak wyglądają finanse w szkole. Są przeróżne. Ze zwierzyny nie są to duże pieniądze, bo to też tu powiem. Przepraszam, że przerwę. Panie Nawicki, niech pan usiądzie. Niech pan usiądzie, bo ja cały czas wiele razy słyszę po prostu pieniędzy nie ma, tak jak ten minister mówił. A pałac i tak wybudowaliście. A propos tego, co pan mówi, to ja panu powiem, jak sprawa trafiła na sąd. Tu z kolegą Mietkiem jesteśmy dziś rolniczy i 6 tysięcy chodziło, koło nie chciało w ogóle szacować. To nie dotyczy ma. Chwilę, inne koło było. To ja mówię, panowie, zapłaćcie te 6 tysięcy. Sprawa poszła do sądu, 6025 koło zapłaciło. I skończyło się, że nie pójdzie sprawa do sądu. Cichutko siedzą, wypłacają i koniec temat. Mogę kontynuować? 6,25. Ja może poproszę teraz skarbnika z 3 lat podamy kwoty, jakie wypłaciliśmy ogólnie. Nazwisk nie będziemy wymieniać za 3 lata. Bardzo proszę. Ja ale ale proszę o ciszę, tak? Szanowni Państwo, na rok gospodarczy, czyli od 1 kwietnia nasz rok gospodarczy do 31 marca wypłaciliśmy. To było za rok 2018-2019. Szkód mieliśmy 36, przepraszam, na kwotę 217 396 zł i 78 groszy. W tym też jest szkoda wypłacona tutaj dla pana, oczywiście też. Czy zostało coś nieuregulowane u pana? Kto cię zapytam? U mnie? Tak. Dziękuję. A może ktoś z rolników ma coś, jeśli jakiś przelew nie dodać? Bo w tym wszystkim chodzi, prawda? Do mnie docierają protokoły. Protokoły są zatwierdzone przez komisję szacującą, potwierdzone przez łowczego i prezesa. No nie zdarzyło mi się po prostu, żebym tam coś zapomniał. Ale jeszcze chciałem się pana zapytać, bo pan tak zrobił. Czy wypłacone było? To proszę powiedzieć, w ilu przypadkach poszedłem wam na rękę? Od zgłoszenia, kiedy było szacowanie? 7 dni nigdy nie było. Panie Dariuszu, naprawdę wielki szacunek, ale nie wiem, ja przy tych szacowaniu nie byłem. Ale pan, jeśli pan ma protokoły, to pan ma datę. Nie, ja po prostu, nie. Do mnie teraz protokół, ja robię przelew na... I to był tak, a na rok gospodarczy, który się zaczął 1 kwietnia tego roku, mamy wyszacowanych już w tej chwili i opłaconych szkód 21, czyli bardzo krótki okres. Mamy szkód już wypłaconych na kwotę 70 519 zł i 44 grosze. Nie zalegamy żadną po prostu szkodą. Dla rolników jest wszystko wypłacane tak jak należy. No i jedynie teraz tylko
pana Kliniaka, który odwołał się do zajęcia. Tak, jest w trakcie szacowania. Czyli idealne koło. W trybie odwoławczym. I teraz to, co mówił pan Bagiński wcześniej, dzieje się problem. Problem leży w ilości. Poproszę o ciszę, tak? Problem leży w ilości zwierzchnia. A w tym przypadku, w naszym przypadku, i podejrzewam być może w innych kołach, ale będę się wypowiadał w swoim kole. Największe szkody, jakie powstają, to są szkody z tytułu jelenia. Z tytułu jelenia. I tu zobrazuję, jak w 16 roku gospodarczym pozyskaliśmy 78 jeleni, w 17, 70, w 18, 68, to już w ubiegłym roku zrobiliśmy redukcję, 100 jeleni pozyskaliśmy, żeby populację zejść do domu, bo też się poruszamy w ramach prawa, nie możemy dowolnie sobie strzelać, ile sobie tylko chcemy. Ograniczają nas prawa. Ale ja chcemy pana, ile ma tam tej szansy? Ile w tej chwili mamy w planie 97, to mamy wykonanie na poziomie około 10%. Jak to wykonamy, zwrócimy do nadleśnictwa o zwiększenie, żeby chociaż dobić do tych 130, ale to jest ogromna skala. Więcej, gdyby się udało, to chyba cała Europa by się dojechała do nas, że jesteśmy mordercami. Brak jest na ten wrok. Także w tej chwili szarafy, problem szkód, 80 ponad szkód. Poproszę o ciszę. Wszystkie szkód to są jelenie. Z Danielem sobie już poradziliśmy, bo to zwierzyna jest lokalna, nie migracyjna. Tutaj łatwo ją regulować, doszliśmy do przyzwoitego poziomu. Sadne ruchy zwiększyliśmy. Rok poprzedni był 125, w tej chwili mamy 172 sztuki. Jest to zwierzyna stacjonarna, ją obniżymy, poradzimy sobie. Z jeleniem od razu mówię, to jest proces długoterminowy. Dlaczego? Jest to zwierzyna migracyjna. W naszym przypadku leżymy w pasie granicznym. Obok nas graniczy las około 6000 hektarów. Przychodzi okres zimowo-wiosenny, ten zwierz wali do nas. Słuchajcie, niewyobrażalny. Idą po prostu na rzew. U nas są dobre pola, rolnicy są fajni, mają dobre uprawy, idą po prostu na rzew. Jest to okres ochronny, bo jesteśmy bezkarni. I tu apel trochę szerszy, żeby jednak i nadleśnictwo górowo też się przychyliło, bo nasze nadleśnictwo pracuje wspaniale, o zwiększenie nie ma problemu. Żeby tam również zwiększyli pozyskanie populacji jelenia, będzie nam po prostu ją łatwiej zejść do, z nią do domu. Bo ze stratami w dzikach praktycznie nie ma. Nie ma strat, to jest jakieś są szczątkowe sprawy. I tutaj przykładowe, w 16 roku, jak ten SF do nas się zbliżył, był apel, to my pozyskaliśmy 447 dzików, gdzie zawsze pozyskaliśmy na poziomie 200-210. Ten dzik, jak do nas przybył, czy to jest jakiś odruch tego dzika naturalny, na tym się nie znam, że on z tych stref zagrożonych do nas przybył, ale tyle odstrzeliliśmy. W następnym roku, w 17, przylamy 366 dzików. Jest to ogromna skala. Nigdy w życiu w naszym kole od 1946 roku, bo tego tyle istnieje, tyle dzików nie padło. A już rok 18, ta redukcja nastąpiła, jest tylko 188 dzików. Rok 19, ubiegły, jest 128 i teraz mamy planowane 122 dziki do odstrzelenia. I oczywiście tu limitu nie ma, jak jest, to strzelamy do oporu. Do oporu i tu loch nie oszczędzamy, bo powiedzieliśmy, nie oszczędzamy loch. Strzelamy, pomimo że to jest w telewizji, już nas opluto, no, morderców zrobiono i tak dalej, ale wiem, jakie to, i my wiemy, rozumiemy, jakie to jest zagrożenie dla rolników. U nas nie ma więcej hodowli, ale ci, co mają, to ponieśli ogromne straty. I to nie jest tak, że to tylko myśliwi są winni, że ASF to myśliwi. Nie. To przyszło do nas i dalej pójdzie i my tego nie zatrzymamy. Ale zapobiegać trzeba i musimy zapobiegać. Jeszcze króciutko do tych dzików padłych, że ich nie zbiera. Nieprawda. Z weterynarią powiatową jest wspaniała współpraca, spotkania. Każdy dzik zgłoszony jest zabierany. Tylko nie każdy jest odnaleziony. Jeżeli dzik nie odnaleziony, no to trudno, tam muchy rzeczywiście będą roznosić, bo leży trupło, jakieś tam czasy te zarodniki tam w nim przebywają i to jest roznoszone. Nie znam się na tym, nie wypowiadam się. I dlatego apel raczej do rolników, bo w naszym interesie leży, jeżeli ktoś gdzieś dojrzy dzika, na wyjazd do powiatowej weterynarii trzeba to zgłaszać. Apel też apeluje w imieniu weterynarii. Tak, tylko samego dzika zaprowadzi. Państwo mówicie, że powinno się więcej wypłacać. Jakoś dogadujemy się z rolnikami. No niech ktoś powie, że się nie dogadujemy. Co szacujemy? Jest jakiś kompromis, pieniędzy ma tyle, ile ma. Ale jako sobie radzimy i uważam, że to stwierdzenie, że w tym szarachu to akurat klapa, jest to celowo wywołany temat. Dlaczego? Już tu pan Arek powiedział, co tu się dzieje.
ten pan sympatyczny z kamerką założył z Lublina, założył tutaj koło łowieckie, o właśnie, możecie poznać, koło łowieckie w Bartoszycach, no i on tutaj będzie nam zwalczał eseki bardzo dobrze. No i teraz chodzi o te obwody. No to co, skąd jest ta kamera? No to wcześniej leciały do ministerstwa te różne pisma, donosy, o tutaj kolega tam... Też namawiamy, kto z rolników chce wstąpić do koła, nigdy nie było żadnego przeciwwskazania. Wręcz zapraszamy tu z tego miejsca apeluję, bo każdy rolnik zna swoje pole i bardziej do oglądań tego pola. Ale nie każdy chce nim być. A przekrój jest taki, że również z miasta to myślimy być. Ale generalnie dużo jest rolników i myśliwi są wszyscy terenowi, oprócz trzech myśliwych, którzy są poza terenem powiatu Bartoszyckiego. Także to jest rodzinne takie praktycznie, można powiedzieć, najstarsze koło powiatu Bartoszyckiego. I nieprawdą jest, że mamy konflikt. Jeżeli ktoś ma konflikt, nieporozumienia się zdarzają. Tak. U kolegi Arka jest teraz szacowanie, rzeczywiście tam jakieś nieporozumienie jest, ale będzie oszacowane i myślę, że będzie wszystko fajnie, będzie dobrze. Bo musi być dobrze, bo nikt za nas tego nie zrobi. Na razie tyle. Dzięki. Agnieszka, jeżeli... Chciałbym dodać do tej wypowiedzi Juska, Jusku, ale jeżeli ty mówisz, że rolnicy mają zgłaszać padnięcie dzika na jego terenie... Każdy obywatel. Nie, ale to każdy, to jaki każdy będzie chodził po działkach rolników? Jak wyobrażam sobie, że rolnik pójdzie zgłosić i później będzie musiał kilkaset złotych zapłacić za wywiezienie, mało tego, jest jeszcze fundusz, tak jakby taka nagroda dla zgłaszającego, dla tego, który znalazł. Tylko to nie może być osoba fizyczna, czyli nie rolnik. Ale ja się wszystko przeciwko rolnikowi. Ja się spotkałem z tym, znalazłem dzika. I tak można powiedzieć, że to było na między lasami państwowymi, a między moim polem. I zgłaszam go do powiatowego lekarza weterynarii. Powiatowy lekarz weterynarii mówi to, ten co jego, czyli albo ja, albo nadleśnictwo powinno zakopać. Czyli jak jest, ja mówię, to jest namiętne. No i wtedy co z tym robić? To są, no ja namiętne jest, namiętne dla wszystkich. Albo nadleśnictwo ma zakopać, albo ja. Przyjechał z nadleśnictwa i mówi, kurde, będę musiał sam, szpadel w korzeniach, w lesie kopać, zakopywać. Wysłałem koparkę, zakopałem. Jaki to jest przepis? Ludzie, rolnik nic z tego nie korzysta, on jeszcze tego dzika musi zakopać. Miałem taką sytuację, że mówi tutaj Nowicki, że myśliwi dziki zakupują. Panowie, gada, ale ja tego nie powiedziałem. Pierwszy głupot. Dzik był na... Przepraszam za wyrażenie, ale pierwszy głupot. Na fakturę przysłałem. Ponieważ mamy zgłoszenia z sali, to zachowajmy pewien. Tutaj jest pan Mariusz. Panie doktorze, bardzo szybciutko. Szanowni Państwo, drodzy rolnicy, koledzy myśliwi, koleżanki, panie, drogie, ja już muszę niestety Was pożegnać. Jeżeli jakieś by były uwagi do koła łowieckiego Sójka, pani Agnieszka, mamy numer telefonu, redaktor jeden, drugi, trzy. Jeszcze nie zablokowany numer telefonu. A numer e-mail przekażę do pana Mieczysława, także już pozostali też się dowiedzą. Oczywiście myślę, że nie będę miał żadnych konfliktów. A te konflikty, które są, to moim zdaniem i tutaj tą rozmowę skwituję, że to jest tylko jakieś takie interpersonalne rzeczy, które wywołane są niepotrzebnie i uważam, że nie powinno spotkanie odbywać się w takim gronie, tylko powinno spotkanie odbywać się zarząd koła i rolnicy z danego koła, na którego prowadzą swoją działalność łowiecką, swoje hobby, ja to tak nazywam może, tak, czy zamiłowanie. I wtedy ja z panem Mieczysławem to się jutro na pewno zobaczę, także... Może odniosę się do tej wypowiedzi, jeszcze zanim pan Mariusz nas opuści. Ponieważ zdarzały się pojedyncze przypadki, które dotyczyły również innych kół, dlatego spotkanie wygląda tak, jak wygląda. Oczywiście sprawy, które dzieją się wewnątrz szkoła, to nie jest rola izby, żeby cokolwiek tutaj i rolników. Rolnicy tylko chcą, żeby straty u nich były szacowane tak, jak należy.
Nie o to chodzi. Ja uważam, że najważniejszy jest dialog i kompromis zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Sami mamy świadomość, wy rolnicy też, ja też posiadam ziemię. Przecież jesteśmy świadomi, że bywają ludzie, też wśród rolników, nie oszukujmy się, którzy sieją pod lasem specjalnie jakieś tam dla siebie, bo takie przypadki są, ja mogę je pokazać u siebie. To warszawiaki tak naprawdę. Uwierzy mi pan, że na tych terenach większość przyjechało z Płocka i nazywam pan warszawiaka. Ale panie Mariuszu, czy mają nie siać, to jest ich własność. To lasem mamy nie siać. To jest ich własność. Żebyś pan miał spokój. Posłucha pan, ja rozumiem, ja będę panu pilował. Wtedy pan opowiada. U nas mamy pseudo rolników. Ale dacie mi dokończyć. Są robione zasiewy pod lasem. Ja sam mam taki przypadek u siebie, gdzie rolnik około 1,5 hektara w ogóle nie zbierał od 4 lat. No uwierzcie mi, takie coś jest. Gdy zgłosił mi szkodę w tym roku, ja powiedziałem, że muszę powiadomić ODR, żeby przyjechał razem ze mną na szacowanie, to on mówi, i co oni tu mnie zobaczą? Ja mówię, no ja też pszenicy nie widzę. No są też takie przypadki przejaskrawione może w drugą stronę, ale też takie bywają. U pana Mieczysława oczywiście jest wzorowe uprawy, także tutaj z nim... Ale ja też... Ja też powiem panu, schodziłem jego te pory, nawet pozwala mi jeździć. Niedużo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękujemy również za obecność. Tu jeszcze pan się chciał i pan doktor, tak? Chciałem dodać swoją też opinię do jakby wywodu pana tutaj, przyrodnie pana Mieczysława. Tak? Dla mnie też jednym takim problemem, którym ja się związałem, jest to taka patowa sytuacja. Dlaczego koło, które zarabia na tych obwodach, sama ma przyjeżdżać do rolnika i szacować. Okej, powie mi pan, ktoś, państwo powiedzą, czy na którym szacowaniu u rolników był też ODR? Gdzie przy każdym szacowaniu teraz od nowelizacji ODR musi być powiadomiony. Czy ktoś przybył jakiś członek ODR? I teraz pytanie jest takie, czy ODR dostaje pieniądze na to, żeby przyjechało do rolnika? Drugie pytanie jest takie, czy dlaczego nie przyjeżdża? W ustawie jest napisane tak, nieobecność ODR-u nie zwalnia z szacowania szkody. To ODR zawsze nie będzie. Nigdy nie przyjedzie na szacowanie. Nigdy szacowanie nie będzie. Druga sprawa, jak przyjeżdża członek koła, którego pieniądze to są, można powiedzieć, jego własne i szacuje szkodę, to zawsze będzie ta szkoda nieszacowana obiektywnie, bo zawsze on będzie wiedział, z tyłu miał głowy, że to są też jego pieniądze. Dlaczego nie może być jakiegoś biegłego sądowego, który skróciłby terminy, przykładowo starostwo umawia się z biegłym i z kołami, które wydzierżały grunty, że wszystkie szkody robi jedna osoba, biegły sądowy, który powinien być niezależny, jakkolwiek to zniweluje jakąkolwiek korupcję i niesprawiedliwość. Przyjeżdża dany człowiek, biegły sądowy, koszty są czy to na koło, czy to na połowę rolnik i koło podzielone, przyjeżdża i szacuje. Ktoś nie zgadza się z tym, mniej więcej to jest sprawiedliwie zrobione i możemy pozbyć się w pewnym stopniu odwołań, które to przedłużają kolejne sprawy i robią problemy dla rolnika, że on nie może zebrać tego płodu rolnego, tak? Trzecia sprawa. Ostatnio też miałem problem z borsukiem. Ktoś jechał na drodze odcinku Szczurkowo-Bartoszyce, potrącił borsuka. Borsuk ten był o tyle jeszcze jakby silny, przeszedł na pole do mnie. Dostałem telefon z gminy, że ja mam to sprzątnąć. Powiedziałem, że nie sprzątnę. I wójt jeszcze kisko szuka właściciela pola. Tak. Jedna sprawa była taka, że akurat los był taki, że akurat pomylone zostały działki i na tej działce nie byłem ja właścicielem, ale uprawiamy tą działkę. Ale zostałem wezwany do jakby uprzątnięcia tego. Dlaczego ja mam to na własny kosz uprzątnąć? Ale bo ktoś, ja to powinienem. Ale Wolek już to zapakował. Był przygotowany do sprzątnięcia. Ja miałem to sprzątnąć. Trochę zostało to rozmuchane, borsuk zniknął. I teraz pytanie tobie, kto tego borsuka sprzątnął? Bo tego borsuka nie ma. Reasumując, tak jak patrzę, bo cały
dobry, tutaj pan Mieczysław dobrze to wspomniał. Największym problemem jest tutaj prawo. Bo prawo daje możliwość nieostrzelania takiej liczby zwierząt. Prawo daje możliwość niesprawiedliwego szacowania. Rolnik też już ma dosyć, bo okej, ma problemy, ale dla rolnika to są jego własne pieniądze, to jest jego wypłata. Koło też ma wypłatę, bo ma przychody jakby z tytułu sprzedaży zwierząt, sprzedaży jakby tuszy i polowań dewizowych. Każdy chce na tym zarobić, ale żebyśmy to było wszystko uczciwie robione. Żeby nie było szargania imion, szargania nazw kół, że ktoś nie oszacował sprawiedliwie. Dajmy biegłego, niech biegły się tym zajmie. Jeżeli ktoś się odwołuje, no to się odwołuje do nadleśnictwa, czy to do sądu, tak? Ale może być to w jakimś stopniu zniwelowany ten jakby niesprawiedliwość w postaci szacowania, tak? Przychodzi niezależny biegły, który ma przeszkolenie, chociaż ma kwitek jakiś, tak? I może być jakby niezależnym, nie znać i jednego rolnika, i koła łowieckiego, tak? Jeśli mówimy tu o ośrodkach doradztwa i doradcach, ja z kilkoma doradcami rozmawiałam, tak? Tak po prostu indywidualnie, czy biorą udział, czy nie. Oni sami po prostu, po pierwsze, nie mają pewnych uprawnień, żeby szacować, tak? Po prostu nie mogą. Poza tym to są, tak jak widzimy, bardzo tematy... Jakie uprawnienia chciałabym się? Egzamin po prostu zdany, a dwa płacone mają dopiero w sytuacji, gdy pojadą szacować. To nie ma z góry żadnych umów, że są wpisani jako osoby szacujące i dostają jakieś tam... Nie. Tam jest parę groszy za to, że pojadą za konkretny wyjazd. Ale jeszcze nie wszyscy mają uprawnienia. Bardzo mało osób ma uprawnienia. W międzyczasie, jeszcze chwileczkę, tak? W międzyczasie ja chyba wywołałam wilka z lasu, mówiąc o kandydatach, którzy są zainteresowani. Przybył do nas tutaj na spotkanie pan Zbigniew Ziejewski, którego witam serdecznie, kandydujący, wieloletni działacz Izby Rolniczej, który problemy związane z prawem łowieckim doskonale zna. I na pewno losy rolników leżą mu na sercu. Tu zgłaszał się jeszcze pan doktor, więc bardzo proszę. Nie będę się zgłaszał. Chciałbym tylko nawiązać do wypowiedzi pana Mieczysława odnośnie ASF-u. Jako lekarz weterynarii dosyć merytorycznie znam sprawę od podszewki. Wiem, jak się to odbywa, zwalczanie ASF-u w Polsce. A przynajmniej no, w naszych terenach przede wszystkim, bo to od nas się zaczęło to wszystko, znaczy od tego miejsca się gdzieś tutaj zaczęło. A mianowicie, ASF w Polsce dziwnie to wygląda, zwalczanie tego ASF-u, ponieważ moim skromnym zdaniem doprowadzamy, wszystko robimy po to, aby ten ASF roznieść, bo z chwilą, kiedy dochodzi do pokazania problemu, i nie tylko na kanwie powiatu czy województwa, ale na kanwie krajowej, na pokanwie krajowej. Występowałem wielokrotnie, raz występowałem w Sejmie, w Komisji Rolniczej, udowadniałem nazwiskami nawet, tak, pomyślano mi, że to są materiały operacyjne, które należałoby wykorzystać. No, nie zrobiono, w tym względzie nie zrobiono nic. Zastanawiam się, jak my walczymy z ASF-em i do czego, co skutkuje, czym skutkuje ta walka. A mianowicie, przykład dam Hiszpanii, gdzie producenci trzody chlewnej z chwilą, kiedy ASF do nich dotarł, i to było 30 lat temu, stan trzody chlewnej na tamten czas wynosił 12 400 000 sztuk trzody chlewnej w kraju Hiszpania. Po 30 latach bytności wirusa ASF na ich terenie ilość trzody chlewnej na dzisiaj jest 40 000 000 i ponad. A u nas co się stało? U nas przy zwalczaniu ASF przez ileś tam lat teraz się okazuje, że wybiliśmy prawie trzodę chlewną, znaczy dzika, jako tego największego wektora przenoszenia tej zarazy. Tak. I teraz się zastanawiam, czy my walczymy z dzikiem, czy my walczymy z ASF-em jako czymś imagination. Chyba to drugie, ponieważ co się stało?
Ani dzika nie mamy, ani trzody chlewnej nie mamy. No to, to o czym? ASF jest. ASF jest, tak? Co my, z czym my walczymy? I czy to jest wina weterynarii? Dzika trochę mamy. I czy to jest wina weterynarii? Ja jako lekarz weterynarii nie powinienem się odzywać na temat weterynarii jako takiej, czy powiatowej, czy wojewódzkiej, czy centralnej, ponieważ trzy razy rozmawiałem z dużym lekarzem weterynarii na ten temat. Ostatnio coś trochę zamruszało. Coś się dzieje. Natomiast nie jest to Fox Populi, nie jest to widoczne. Natomiast panie Nowicki, ja z kolei powiem panu tyle, że przy zwalczaniu ASF-u dużym wektorem roznoszenia tej zarazy jest również pan. A dlaczego? To zaraz panu wyjaśnię. Proszę pana, wysypuje pan, mimo tego, że ustawowo i rozporządzeniem Rady Ministra Rolnictwa jest zakaz dokarmiania dzików, zakaz wykonywania podsypów, zakaz wszelkiego dokarmiania zwierzyny czarnej, czyli dzika. A pan, panie Nowicki, prezesie koła Szarak, wysypuje pan pół tony w miejscu, w Lejdach, koło Lejd, na pole dzierżawione z Nadleśnictwa Bardużyce, to jest numer działki chyba, jak się nie mylę, 154. Wysypuje pan pół tony ziarna, kukurydzy i bobiku. I są na to dokumenty, oświadczenia świadków, fotografie. Jeżeli będziemy w ten sposób... Pana na polu. Proszę. Było pana na polu może. Jak mówię. Było pan już rolnikiem. Ale to ja nie mówię o moim polu, ja mówię o polu dzierżawionym przez pana Nowickiego. Żeby pan tak, jak pan ładnie mówi, żeby pan tak wszystko robił, powiem panu tak. Bo pan już nie w jednym kole, nie był Włócznia, nie pan nie w jednym kole pan. Proszę pana, niech pan sobie, niech pan sobie spokój z tym, ponieważ jestem w drugim kole i cały czas jestem. Ale już mają pana dosyć. No nie wiem, to pana wersja jest. Natomiast nie będziemy polemizować, jak chcę dokończyć swoją wersję. Ale proszę o ciszę, dobrze? Na dzisiaj toczą się dochodzenia w sprawie właśnie tego typu poczynań pana Nowickiego. Pan Nowicki nawet mojego nazwiska prawdopodobnie nie pamięta. W tej chwili na sali się zwróciłem. Nie no. Stres. Może stres, tak. Natomiast jak było postępowanie weterynarii i całego tutaj gremium odpowiedzialnego za zwalczanie ASF-u? Z chwilą, kiedy dowiedziałem się o tym, bo to do mnie doszło, nie wiem dlaczego, tylko do mnie, rolnicy mi przedstawili, fotkami mi to przedstawili. Ja pojechałem sprawdzić, rzeczywiście tak się stało. I w rejonie zagrożonym wysypane były te ziarno kukurydzy i bobiku i kostka soli jeszcze położona na to. No, tak. No i co? Powiatowy lekarz weterynarii nie zareagował na to. Co ciekawego? Dlaczego nie zareagował? No dlaczego nie zareagował? Ale odpowiada mi na to pismo pan nadleśniczy panku. Na pismo do lekarza weterynarii, powiatowego lekarza weterynarii. Panowie, co się dzieje? To jest mafia? O co tu chodzi w ogóle? I w tym kontekście, jeżeli będziemy patrzeć na zwalczanie ASF-u, to do niczego nie dojdziemy. Bo z chwilą, kiedy wektory przenoszenia przerzucają tę władzę nasze, przerzucają, że wektory przenoszenia zarazy, to jest ten dzik, ta cholera, która przenosi, to jest świństwo. Ale nie patrzymy na czynnik ludzki. Czynnik ludzki przenosi ASF i to przede wszystkim trzeba by zobaczyć, jak są zorganizowane skupy, jak to w ogóle wygląda, jak to wygląda od strony epizodycznej, jak to wygląda od strony technicznej, bo w Polsce to nie ma w jednym momencie. Jakby podsumowując. Jeszcze, dobra, jasne. Dziękuję bardzo. Pan mówi czynnik ludzki. Okej, zawiozłem do pana próbki, żeby pan zbadał dzika. Siedzisz pan przy stoliku, kawę pijesz, wyciągasz pan jakiś tam, no,
Nie wiem, mikrofon i pana szpada. Nie, pan robi próbki. A da pan skończy. Tak pan robi próbki. Widzi pan? Nieprawdy pana nam. Masz pan swój pokój, trzeba wejść do pokoju i tam się robi. Co ty robisz? W laboratorium próbkę. A nie przy gościach, kary pan pierwszy pan próbkę robi. I później pan dzwonisz. Zdrowe! Tak, zdrowe. Tak pan robi próbki. No ale jak pan próbki? Pan przykład daje pan. Jak pan to robisz? Pan weź, pan wchodzi tak. Panie Rezydarzu, druga sprawa jeszcze, bo my tutaj jak cały czas pan wywód miał na temat jakby nasion, tak, które zostały wywalone na polu. Jak można też rolnik myśleć, jaki nasion myśliwy ma pozyskać zwierzęta, żeby go przyciągnąć, tylko i wyłącznie podkarmić. Druga sprawa, panie trenerze, pan dobrze pan wie, że największym wektorem... Weterynarii, jeżeli już tak, nie weterynarzu, bo jeszcze wie, to się coś jeszcze... Dobrze, przepraszam. To powiem tak, szanowny panie, dobrze pan wie, że największym wektorem przenoszenia ASF jest mucha. Już to nie jest sam dzik fandus, jest mucha. Może lekarz weterynarii. Albo może lekarz weterynarii. Może być. Tak, może być. Ja chciałabym, żeby, tak jak państwu wspomniałam, każdy ma tutaj również swoje obowiązki jeszcze i nie chciałabym, żeby to było takie spotkanie takie denne, tak? Ja jeszcze bardzo proszę panią burmistrz, żeby się wypowiedziała na temat... tutaj do Kołoszara. Jest u nas problem w Kołoszarach. Po prostu nasza władza sobie nie radzi tutaj z naszymi rolnikami, po prostu nasz olewa. A jeden. Olewa nas po prostu olewa. Tutaj nie daje się ostrzałów dzikurom myśliwym, w ogóle to się zabrania. Jest 70 myśliwych, a wojuje po prostu 15. Jest taki rozżarniacz, rozpizdzać za proszeniem, że władza nie wie, co po prostu nie panuje. Tylko się zajęła dyrektorami. Czekanie brudów uważam, że to nie jest miejsce na czekanie brudów. Doktor weterynarii pan Szporka. Proszę bardzo, no chcecie dyskutować, idźcie. Dlaczego nie będzie? Z tą osobą jest zawsze dyskusja na dwóch stron. W innej sprawie żeśmy się spotkali. Tak, tak, tu jest racja. Ważniejsze są sprawy, to zostawcie tam między sobą. Ja już na samym początku spotkania wspominałam o tym, że sprawy, które dotyczą wewnętrznie kół, to nie są tematem dzisiejszego spotkania, tak? Tak. Mówimy o rolnikach, którzy czują się poszkodowani, z którymi się nie współpracuje. Nie ma polujących, bo oni między sobą się kłócą. I nie ma myśliwych, no. No jak nie ma do sprawy? Jest zamykanie obwodów, jest zamykanie głowic. Nie wydawanie strzałów. Ale tak nie dalej, pani. Bo brniemy ciągle. Ja bardzo proszę, żeby teraz głos zabrała pani burmistrz. Wiem, że odbywały się spotkania, więc pani bardzo dziękuję pani przewodniczący za zaproszenie na to spotkanie. W gminie Sępopol rzeczywiście rolnicy mają problem z kołem łowieckim Szarak. Dwukrotnie organizowałam spotkanie i nie odniosło to żadnego skutku. Rozmawialiśmy przy jednym stole, nawet trzeci raz spotkanie zorganizowałam w starostwie, byli panowie, tak, i niestety nadal nasi rolnicy po prostu czują się pokrzywdzeni. Uważam, że współpraca między kołem a rolnikami powinna być. Powinny być rozmowy i nie powinniśmy się tutaj oczerniać, drodzy państwo. My jesteśmy od tego, jako włodarze, jako rolnicy, nas wspierają, utrzymują nasze gminy, bo nasze gminy są typowo rolniczymi gminami. Ale drodzy państwo, jeżeli siedzi u mnie rolnik i dzwoni do prezesa dwukrotnie i nie odbiera, a ja dzwonię i odbieram, no coś jest nie tak. Wiadomo, co chodzi. No coś jest nie tak. Ja bardzo proszę o współpracę. Bardzo proszę. Dziękuję. Jest również pan Wójt gminy